No ci się udało, co? Bo tak by mieli... Też w deszczu są na treningu teraz. Ja codziennie mamy zajęcia 6 razy w tygodniu, czasem 7. Dodatkowo basen jeszcze 2 razy w tygodniu. Razem z drugim o tej samej godzinie wszystko, żeby było... Teraz braciaki. Tak, żeby było raźniej, nie? Takie szczęście w nieszczęściu, że akurat we dwójkę jesteśmy. Ale jak możesz, jesteś na stadionie, w telewizji wszystko oglądasz? Jak jestem, jestem na stadionie, jak nie mogę, oglądam w telewizji, ale jeśli chodzi o mnie, jest to bardzo nieprzyjemne. Wolę być na boisku, jak już na ławce, ale nie oglądać z trybun i nie móc pomóc, chociaż teraz idzie tak dobrze, że to nawet nie ma co, ale mało przyjemne, no. Chciałoby się być razem z nimi na boisku. A na trybunach człowiek się denerwuje, przeżywa to jeszcze bardziej. I mówisz, że ten, że nie marnujesz czasu i chodzisz na angielski. No tak, jest czas teraz na, żeby zająć się jakieś tam rzeczami pozasportowymi. No i coś, co nie szło mi, może, na co nie zwracałem uwagi w szkole, tak teraz jest najwyższy czas wziąć się za języki. Angielski, bo czas potem na wakacje jadę i nie umiem się z nikim tam dogadać, także jest to na pewno przydatne i jest na to czas teraz i z tego korzystam. Na pewno. Po 20. Później nowe ćwiczenie weszło łydeczki. Także łydeczki przy lustrze. Czekam, aż będzie grała Pogoń. Ostatnio było fajnie, bo nawet w tygodniu w środę grali. Graliśmy. Ale nie jest to łatwe oglądanie w telewizji w tych meczach. Trzeba się spieszyć po prostu, Artur. Chłopaki lidera mamy, bardzo dobrze gramy. Także trzeba się spieszyć z tą rehabilitacją, bo czas nam ucieka. Mariusz biegnie za. Mariusz biegnie, tak. Za. Nie, staramy się codziennie. Kilka godzin spędzamy tutaj, jeździmy na basen, wszystko idzie w dobrym kierunku, ale niestety potrzebujemy jeszcze czasu do końca tego roku, przynajmniej. Lewa, prawa chodzi, tak. Lewa, prawa. Zawsze chodziły, o tak. Po treningu z Magdą na boisku później żadne podanie nas nie zaskoczy, bo tutaj te podania są tak nieprzewidywalne. Każde w inną stronę też. Fajnie. Wysokim się. Wysokim się i do przodu.